Chwała imieniu naszemu Panu, kochani bracia i siostry. Dziękujemy, że jeszcze raz przyszliśmy do Kościoła naszego Pana, aby posłuchać Jego Słowa. Dziękujemy, bo tutaj znajduje odpoczynek nasza dusza. I dzisiaj w pracy, tam w ciężkiej pracy, myślałem i mówiłem, że wieczorem pójdę do Kościoła, ale fajnie mówiłem. Przychodzimy tutaj, aby odpocząć. Nie wiedziałem, że będę mówił dzisiaj, bo miałbym stres. Nie wiem, czym miał taką samą radość, bo jak wchodzę tutaj na mównicę, zawsze mam stres, ale dziękuję Bogu, bo w taki sposób nasza dusza i nasze serce odpoczywa od tego, co słyszymy, co widzimy. I mówi Słowo Boże, że sprawiedliwy Lot w Sodomie i Gomorie, gdzie mieszkał, cierpiała jego dusza. I kto może powiedzieć, że jeden chrześcijanin czuje się dobrze w tym świecie, który żyje? Co mamy powiedzieć? Świat idzie od złego do złego. Męczy się chrześcijanin poprzez słuchanie, poprzez oczy, gdzie się popatrzy grzech, ale dziękujemy Bogu, bo oczekujemy naszego Zbawiciela. Oczekujemy, tak jak mówi Słowo Boże, że jak grzech dotrze do pełności, przyjdzie Pan wtedy, aby porwać swoich wiernych. A my powinniśmy trwać w czystości, w uświęceniu, w oczekiwaniu. I kto oczekuje Pana, trzyma samego siebie czystego, świętego, tak jak jest On. Dziękujemy Bogu. I to, co pragniemy i chcemy, jest, abyśmy zakończyli nasz dobry bój, który zaczęliśmy, który staramy się, aby koniec był dobry, bo nie liczy się początek, ani nie kontynuowanie, liczy się koniec. Czy dotrzemy do końca? Dziękujemy Bogu. Ale nie poprzez moc, ani poprzez siłę, ale poprzez Ducha Świętego się to stanie. Przy pomocy Boga dotrzemy. Przeczytamy kilka wersetów ze Słowa Bożego, z Ewangelii Świętego Mateusza. Ewangelia Świętego Mateusza, 19 rozdział, 16, od 13 wersetu. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł: zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, lebowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: których? A Jezus rzekł: tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich.
I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Amen. Dziękujemy Słowu Bożemu, bo Słowo Boże jest tym, który karmi naszą duszę. I ludzie na zewnątrz sądzą, że Słowo Boże jest pełne od przykazań, że masz zrobić to, masz zrobić tamto. Nie powinieneś robić tego, nie powinieneś robić tamtego. Tak sądzi świat na zewnątrz. I to jest myśl ludzka, że jak mam iść za Bogiem, muszę robić to, co Bóg przykazuje. I to jest poprawnie, ale to, co Bóg chce na początku, jest, aby oddał serce Bogu człowiek. I Słowo Boże ma wiele przykładów. To wszystko, co jest zapisane w środku i jeden przecinek, jedna kropka jest ważna, ma znaczenie. I dlatego mówi nam Słowo Boże, że jak ziemia i niebo przeminie, jeden przecinek i jedna kropka nie spadnie. Albo jak ktoś zmieni coś ze Słowa Bożego, będzie zmazane imię jego z Księgi Żywota. I ma znaczenie też małe rzeczy w Słowie Bożym. Wszystko, przepowieści, cokolwiek jest włożone do Słowa Bożego, jest poprzez Ducha Świętego, jest od Boga. I te wszystkie wydarzenia, które opisuje Słowo Boże, nie są przypadkiem. Nie jest przypadkiem, że Chrystus przechodził poprzez jedną wioskę i usiadł koło jednej studni i spotkał tam jedną kobietę, która starała się wyciągnąć wodę ze studni. Powinien przejść Pan Jezus poprzez to miasto. Miało się wypełnić Słowo Boże, tak jak jest zaplanowane, abyśmy je mieli dzisiaj, byśmy je czytali. I abyśmy brali przykłady do naszego dzisiejszego życia. Jak mamy chodzić? I tutaj przychodzi jeden bogaty młodzieniec blisko Pana. I przychodzi z ładnym sercem, możemy powiedzieć, z ładnym pytaniem do Pana. Nie przychodzi z oszustwem, tak jak przychodzą inni, tak jak faryzeusze, aby go wypróbować, aby znaleźć błąd w Słowie Bożym, aby znaleźli słowo, aby go oskarżyli, aby go ukrzyżowali. Z jakim sercem się przybliżamy do naszego Pana? Przybliżamy się sercem takim, abyśmy się nauczyli, co chce od nas, abyśmy uczynili. Ten młodzieniec, zazdroszczę mu bardzo. Ta zwyczajność, do którą się przybliża do Pana ze szczerością i gdzieś w Słowie Bożym jest napisane, które jest opisane to samo wydarzenie, że Pan go umiłował i nie jest w wielu wersetach napisane, że Pan umiłował kogoś, tak samo jak zapłakał Jezus, jak przybliżały się siostry Łazarza do Jezusa, że umarł Łazarz. I tutaj jest pokazane zachowanie Jezusa i Pan umiłował tego młodzieńca, bo zobaczył w jego sercu, bo Pan wie przed przybliżeniem się nas do Pana, wie z jakim sercem się przybliżemy. Serce faryzeusza wiedział, że przybliża się faryzeusz do niego z oszustwem. Ale tutaj zobaczył, że serce tego młodzieńca było gotowe, aby usłyszał słowo Pana. Nie było słyszane, nie było nic słowa tam, było. Zostawił Pan Słowo Boże, była obecna w tamtego czasu moc. Ludzie, którzy mieli władzę od Boga, aby przekazali rzeczy dla ludzi, ale ten człowiek szedł inną drogą, jest widoczne. Nie idzie do faryzeuszów, nie idzie do uczonych w piśmie, którzy znali bardzo dobrze Słowo Boże. I to jest pytanie, które robi młodzieniec bardzo łatwym.
jakby ktoś nam powiedział, nam, którzy czytamy Słowo Boże, co mam zrobić, abyśmy byli zbawieni, bardzo łatwo możemy odpowiedzieć. Bardzo łatwo mógłby znaleźć ten młodzieniec tą odpowiedź gdzie indziej, ale widzimy, że nie czyni tego. Dlaczego jednak? Bo moje owce słuchają mojego głosu i idą za mnie, że ten, który szuka ze szczerością wolę Boga, czym jest ta wola Boga, poprowadzi go Pan. Poprowadzi go Pan do miejsca poprawnego, ale on jednak nie chce się nauczyć, a ten, który nie chce się nauczyć, ten, który chce zrobić drogę szeroką, znajdzie wiele wytłumaczeń. Powie, ja wszystko dobrze robię. Ja też kiedyś tak mówiłem. Ja mówiłem, że nie zabiłem nikogo, kocham ludzi, kocham kolegów moich, ale jak mi byś powiedział o kimś, który mi przeszkodził, nie byłoby odpowiedzi. Ale Pan nam mówi, że mamy kochać naszego wroga i tego, który nam przeszkadza. Jest łatwa droga, ale jest też trudna droga. Jest droga Boża, ale jest też droga, którą uczą ludzie. I przykładają Słowo Boże na swoje wymiary. Nie szkodzi, abyś poślubił 3-4 razy. Znajdą wytłumaczenia, wytłumaczenia poprawne w naszych uszach. I jest napisane, że w ostatecznych dniach ludzie pójdą za kłamliwymi naukami. My nie chcemy iść za kłamliwymi naukami, ale za Słowem Bożym, tak jak jest napisane. I wiele razy jest słyszane twarde Słowo Boże. I tak samo wiele razy było słyszane, że jest twarde Słowo Boże przez uczni. I Jezus nie bierze na siłę człowieka, ale powiedział do uczni, że kto chce, może pójść za mną. Może wy też chcecie odejść, ale ten, który podejmuje trwałą decyzję do Słowa Bożego, będzie trwał. I odpowiedział mu Piotr bardzo ładnie, gdzie mamy pójść? Ty masz słowa wiecznego życia i błogosławiony jesteś, bracie i siostro, że dzisiaj jesteś jeszcze w kościele. I to jest dobry znak, że przechodzę trudności w życiu, ale trwam, to jest dobry znak, pobłogosławi mnie Bóg. Nie jest możliwe, aby człowiek, jak idzie człowiek z całym swoim sercem za Bogiem, aby go nie pobłogosławił Bóg. Kto straci? Może stracił Piotr, że szedł za Bogiem. Ludzie i uczniowie inni zdziwili się na słowo. Jak Pan powiedział im o ciele i o krwi, powiedzieli, nie rozumiemy tego. Może to nie jest dobre, co On mówi. Myśmy oczekiwali króla. Myśmy oczekiwali, że będzie robił cuda, że zwycięży Rzymian. Oczekiwali, że mają zrobić to, że mają zrobić tamto. Poczekaj chwilę jeszcze, bracie i siostro, i zobaczysz, co Pan zrobi. Jak teraz tego nie rozumiesz, ci wytłumaczy Pan, ale to, co chce Pan, abyśmy trwali. I ten, który ma szczere serce, będzie trwał. Dziękujemy Bogu. I przychodzi ten młodzieniec i powiedział, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Interesuje go żywot wieczny. Nie patrz się tylko na teraźniejszość. Co mam zrobić? Będę się bawił. Ma problem o przyszłości swojej. Rozumie, że życie, jakie by nie było dobre i ile by nie wykonał Słowa Bożego, ale coś w środku w nim zaniepokajało. Miał wątpliwość w środku, czy ma wieczne życie. Ale my dziękujemy Bogu. Uczniowie Chrystusa, wierni, mamy pewność w sercu, że mamy wieczne życie. Kto wierzy w Boga i trwa w woli Bożej, ma pewność w swoim sercu. Dziękujemy Bogu. Ale ten młodzieniec miał wątpliwości. I mówi, Pan, jak chcesz wyjść do życia, zachowaj, przestrzegaj przykazań. I mówi mu, których? Jezus powiedział, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Przykazania miał młodzieniec i przestrzegał ich.
I powiedział młodzieniec, że tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoś mi jeszcze nie dostaje? Co mi jeszcze brakuje? Czego nie mam pewności naszego zbawienia? I jak nie czuję zbawienia, wezwę od słowa. Co czyni, Panie, że nie mam odpoczynku w sercu? Co mi brakuje jeszcze, że oddala mnie od Królestwa Niebios? Dziękujemy Bogu. I Pan odpowiada w innej Ewangelii. Mówi, jeszcze jedno ci brakuje. I jak to przeczytałem, powiedziałem, Panie, ja czuję się bardzo z brakami. Ten młodzieniec, tylko jedna rzecz mu brakuje. Nie powiedział mu, że jemu brakuje wiele rzeczy. Wiedział Pan, co mu brakuje i powiedział mu o tym, jak straszne jest, jak jedna rzecz będzie nas oddalała od Królestwa Niebios. Nie oddala nas wiele rzeczy, ale jedna rzecz nas oddala od Królestwa Niebios. I żona Lota, tam w Sodomie i Gomorze, Pan go ją wziął razem z jej rodziną. Jedną rzecz miała w sercu, to co zostawiła z tyłu. I Pan dał przykazanie, aby nie zobaczyli do tyłu, co się dzieje z Sodomą i Gomorą. Ona jednak się obróciła i poprzez jedną rzecz nie dostąpiła zbawienia. I ten człowiek miał tylko jedną rzecz miał. I ja się przyrównuję i mówię, Panie, jak ja skontroluję samego siebie, zobaczę, że mam wiele braków. Ale jak dobrze jest, jak Pan ci powie, co jest dokładnie tym, że ci oddala od Królestwa Niebios i nie zostawisz tych rzeczy, tak jak daje wiatr. I ten człowiek, to co miał w sercu swoim, było jego majątek. Był bardzo bogaty. Bogaty młodzieniec. Miał w swoim sercu majątek. Wielki majątek. Jest możliwe, aby Bóg, jak będziemy biedni, aby nam brakowało. I wiele razy słyszałem o tym od ludzi z zewnątrz, że jak jesteś chrześcijaninem, musisz sprzedać wszystko, musisz pójść na górę, abyś tam był sam. I to nie jest to. Powinien człowiek ze szczerym sercem zrozumieć Słowo Boże. Bóg nie chce, abyśmy byli żebrakami. I Dawid mówi, Panie, nie uczyń, abym mi brakowało i abym powiedział, gdzie jest mój Bóg, ale ani abyś nie dał mi wiele rzeczy, bo moje serce zapomni o Tobie. Dziecku Bożemu nie brakuje. Słowo Boże mówi, że nie zostawi dziecko jego, aby nie miało chleba, ale Słowo Boże chce pokazać, że pierwszeństwo w naszym sercu powinniśmy mieć Słowo Boże, tylko Boga, tylko Chrystusa. Powinien mieć związek osobisty z Chrystusem i to, co przeszkadzało młodzieńcowi, aby miał osobisty związek z Chrystusem, był jego majątek. I drugiego może być jego samochód, może być jego dzieci. Wiele rzeczy mogą być, ale to, co chce Bóg, abyśmy nie mieli nic w sercu naszym. Dawid w psalmach powiedział, że jestem biedakiem i żebrakiem. Dawidzie, ty jesteś królem teraz, co ty mówisz? Ty masz majątek, ty masz tam w świątyni naczynia. I jaki biedak i żebrak jesteś? Solomon miał bogactwa, kobiety i ten był najbogatszym królem. Dawid mówił, że jestem jednak biedakiem. Dlaczego? Bo w obecności jego chcemy, abyśmy byli biedni. Nie powinniśmy mieć nic w sercu, tylko Pana. Solomon, syna Dawida, po kolei, jest napisane w Księdze Kaznodzieja, że ile miał bogactwa, ile mądrości, kobiety, sługi, służebnicy. Na koniec mówi, Panie, koniec wszystkiego, czym jest? Po wszystkim tym, co widziałem, abyś bał się Pana i abyś zachowywał Jego przykazania. Bo to jest
pierwsza rzecz dla człowieka. Powinien człowiek wyrzec się wszystko to, co ma w sercu. Nie powinien się wyrzec dzieci swoich, żony swojej, ale powinien mieć osobisty związek z Chrystusem i to właśnie przeszkadza, jak ma inne rzeczy w swoim sercu. Marnotrawny syn miał wszystko w domu ojca, ale to, co oddalało go od ojca, było, że w sercu jego było, że chciał oddalić się do krainy dalekiej. Kiedy się jednak złączył, jak stracił wszystko. Nie miał nic do jedzenia. Jadł jedzenie świń. Sprzedał swój, roztrwonił swój majątek i znalazł się w biedzie. Swoją wartość. Wszystko stracił i pasł świnie. Ale jak dotarł do momentu, że jak nie miał nic, wtedy zrozumiał. I jak powrócił, wpadł w objęcia ojca swojego i przyjął go ojciec, pocałował go i tylko wtedy stał się jednym. I to, co chce Chrystus, abyśmy stali się jednym z Nim. Ale kiedy się staniemy? Jak się staniemy marnotrawnym synem, jak nie będziemy mieli nic. Abyśmy nie mieli nic w sercu. Aby nie było oddalenia między mną a Panem. Dziękujemy Panu, Bogu. I ten młodzieniec, jak zaczął bardzo dobrze, bardzo pięknie, aby miał na koniec, jednak jego nie był dobry. Bo zamiast trwać, nie od razu, aby uczynił to, co Pan mu powiedział, ale aby wytłumaczył. Jakby znowuż tam trwał, powiedziałby, Panie, czyli co mam zrobić, to Pan by go nie zostawił tak bez informacji, wytłumaczyłby mu. Ale jak podobny jest do tych, którzy jak usłyszeli, że mają zjeść ciało i krew Chrystusową, od razu odchodzą, nie odchodźmy od razu, pozostańmy, poprośmy Boga, by nam wytłumaczył. Jak to mówisz, jak mam to zrobić, jest to niemożliwe. I ile razy wytrwaliśmy do dzisiejszego dnia jest dlatego, bo wzywamy od Pana pomoc, bo Pan wie, że nic nie jest niemożliwe dla Pana. I to powie poniżej do swoich uczniów. Jak powie, że bardzo trudno jest, aby wszedł do Królestwa Niebios bogaty. Ten, który ma odwagę w swoich pieniądzach, gdzie indziej, jak trudno wejdzie do Królestwa Niebios, ale trwaj, wezwij pomoc od Pana. Ja z tym nie mogę sobie poradzić i Pan nie zostawi Cię. I nawet jak ten, jak potrzebował pomocy, aby ktoś niósł mu krzyż, wysłał Bóg Szymona. Pan nas nie zostawi samych, bo wie, że nie możemy sami nic zrobić. To, że idziemy w Słowie Bożym, jest łaską Bożą. Jak odejdzie łaska Boża, nic nie możemy uczynić. I ja to też widzę. Jak zostawię modlitwę, zostawię studiowanie Słowa Bożego, widzę, że są trudności. Nie może człowiek iść w inny sposób. To jest droga duchowna. To nie jest droga cielesna. I dlatego mówi Słowo Boże, że przeklęty jest człowiek, który opiera się na człowieku, a nie na Bogu. Nasze oparcie jest tylko Pan. Tylko w taki sposób będziemy mogli dojść do Królestwa Niebios. I kto może być zbawiony, Panie? I Pan odpowiedział do uczni, że u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Dziękujemy Bogu za to. I ten młodzieniec zaczął bardzo dobrze, jednak koniec jego nie był dobry. Nie wiemy, co się stało, ale z tego, co jest widoczne, jest napisane, że oczy zasmucone. I ile odeszło od Słowa Bożego? 10 chorych, 9 odeszło, 1 powrócił. I w Słowie Bożym są wydarzenia ładne, ale są też tragiczne sytuacje, ludzie tragiczni. Bóg był gotowy, aby wytłumaczył, aby przebaczył. I nawet Judasz, i jemu nawet też, dał obietnicę, bo jest napisane w Słowie Bożym, że Piotrze, Piotr powiedział, Piotr, myśmy zostawili wszystko i szliśmy za Tobą.
co się z nami stanie. Powiedział, że zasiądziecie na tronie chwały swojej, wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I tak samo Judasz jakby żałował i zaufałby cierpliwości Bożej, miałby inny koniec. Ale jak ładnie jest, jakbyśmy oczekiwali Pana. Piotr zaparł się Pana 3 razy. Co się stało jednak? Żałował i Pan był tam. Przebaczył mu, pobłogosławił go. Wierzymy w Boga dobrego. Cierpliwy jest Bóg i miłosierny. Wie, że jesteśmy ziemią. Wie, że upadniemy, że znowuż powstaniemy, ale sprawiedliwy 7 razy upadnie i powstanie. I jak upadnie, Pan przyjdzie i będzie mu odnawiał siły, tak jak orłom. I każdy, kto opuści domy, albo braci, albo siostra, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, 100-krotnie tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. I co jest w tym życiu, co może się przyrównać do chwały przyszłej, która będzie ukazana nam? Jest coś, abyśmy mogli przyrównać nasz dom. Mówią, że mamy dom ładny z basenami, z sauną. Jest coś, co można przyrównać do tego, co oczekuje wierzącego tam w niebie? Nic, kochani bracia. Dziękujemy za to Panu. Trwajmy. Trwajmy i jak wiele rzeczy nie rozumiemy i są dla nas trudne, Pan nam wszystko wytłumaczy. To, co chce, jest, abyśmy trwali. Z naszymi błędami, z naszym... I to jest jedyny, który przyjmuje cię z twoimi błędami. To jest jedyny przyjaciel. Ja pamiętam, miałem w świecie wielu przyjaciół. Lat. Ale jak błędy nie przyjmują ci przyjaciele w świecie, ale On nas przyjmuje z naszymi błędami i ma cierpliwość z nami, Chrystus. I Pan chce, abyśmy byli w samotności, tak jak usłyszeliśmy wczoraj. Jest napisane, że nie zamężna panna troszczy się o Pana, a zamężna troszczy się o swój dom, o swoje dzieci i podoba się Bogu ten związek. I najbłogosławieńsze momenty były, jak byłem w wojsku. Ja i Pan, byłem sam. Uwierzyłem. Jeden miesiąc czasu byłem wierny. Słowa Bożego nie znałem, ale tam w wojsku, jak byłem sam, były bardzo błogosławione. Jak byłem na straży i teraz powiedziałem, teraz jestem sam i teraz będę się modlił i rozmawiał z moim Panem. I to jest piękna samotność chrześcijanina. Ładna rzecz jest, jak masz osobisty związek z Bogiem. Przychodziło wiele razy i mówiłem, Panie, słyszysz mnie więc. Widzisz mnie, że ja tutaj jestem sam. I pamiętam ostatnią rzecz, że tam w wojsku, jak byłem, około godzinie 8:30 odchodziłem, abym i tam modliłem się. I to była i tamta godzina była bardzo błogosławiona. O 8:30 codziennie modlitwa. Rozmawiałem, mówiłem Panu moje problemy, otwierałem moje serce. Wiele razy mówiłem, Panie, Ty mnie słyszysz teraz, jak do Ciebie przemawiam. I jak wyszłem na przepustkę, tam w Wolo, spotkał mnie jeden brat i mówi, wiesz co, bracie, powiem Ci, że codziennie mamy o 8:30 modlimy się i Pan nam przemówił, że wysłuchujemy Cię, Kimona, i nawet jak jesteś tam sam, interesujesz się mną. Wiele razy może
czuć, że jesteśmy samotni, ale Pan nas wiedzi, Pan ich pobłogosławi.